Moim Państwa gościem Kuba Wróbel. Kuba, jesteśmy po kolejnym test meczu. Dzisiaj pokonujemy Hutnik Kraków. Suma summarum, wszystkie test mecze, które rozgrywamy dotychczas, kończą się naszym zwycięstwem. Powiedz, jak Ty oceniasz dyspozycję, tą kształtującą się dyspozycję naszego klubu? No myślę, że na pewno każde zwycięstwo buduje. To jest taki dobry bodziec do ciężkiej pracy. Wiadomo, że jeżeli nie zachłyśniemy się tym, bo to nie są mecze ligowe, to nie są mecze o punkty, a tylko spotkania towarzyskie, które gdzieś tam, w których mamy pewne schematy ćwiczyć i trenować, albo inaczej realizować to, co mamy w treningu, bo nie ma lepszego sprawdzianu niż mecz. Ale tak jak mówię, wygraliśmy w tym okresie przygotowawczym naprawdę kilka sparingów fajnych z dobrymi przeciwnikami. To na pewno buduje też ani jednego dnia nie odpuszczaliśmy na obozie. Także myślę, że ten dzisiejszy sparing to jest taką też fajną puentą naszego ciężkiego okresu i to cieszy. Potworne warunki. Gracie w absolutnej spiekocie. Te temperatury są absolutnie tropikalne. Mimo to Wy musicie dać na boisku wszystko, dać z siebie, od siebie, mimo tego, że na pewno po tym okresie przygotowawczym nogi są bardzo ciężkie. Są ciężkie, pogoda też jest ciężka, no ale to nie możemy rezygnować z gry, z sparingu, bo jest ciepło. My też mamy, tak jak mówię, swoje obowiązki, naszym jednym z obowiązków jest gra w meczu, więc jakoś daliśmy radę. Tak, nogi są ciężkie po tym całym okresie i myślę, że temperatura też nie pomagała dzisiaj. Ale najważniejsze, że w zdrowiu. W zdrowiu skończyliśmy ten obóz i ten dzisiejszy sparing. Drżeliśmy od siebie po tym pojedynku w Arłamowie, bo delikatna mikrokontuzja, która przydarzyła się Tobie, ale złote ręce maserów i wszystko dzisiaj na to wygląda, że w porządku. Tak, no na dobrą sprawę dzisiaj podjęliśmy decyzję o tym, czy będę grał w tym sparingu. Ja nie ukrywam, że chciałem bardzo. Wczoraj już też w drugim treningu popołudniowym uczestniczyłem na 100% i podjęliśmy taką decyzję, że zagram dzisiaj. Właśnie chciałbym podziękować naszym fizjoterapeutom, bo zrobili naprawdę dużo roboty. Zderzyliśmy się kolanami z zawodnikiem Wisły Kraków, my i te pierwsze godziny po sparingu, pierwszy dzień naprawdę był ciężki, na dobrą sprawę miałem problemy z chodzeniem po schodach, ale tak jak mówię, dużo wytężonej pracy naszych fizjoterapeutów, za co jeszcze raz im dziękuję i udało się, że dzisiaj skończyłem ten okres właśnie grając też 45 minut. Na koniec, jak odbierasz klasę rywala? Bo Hutnik Kraków to solidna ekipa, drużyna, która na pewno będzie liczyć się w drugiej lidze i widać, że te plany, te wzmocnienia, ruchy kadrowe, które tam nastąpiły, również są po coś. No nie śledziłem dokładnie ruchów kadrowych, ale widać było z boiska, że są to młode chłopaki nastawione na rozwój, a to może tylko zwiastować sukces drużyny, bo wiadomo, że jeżeli każdy po kolei będzie się chciał rozwijać i zbuduje się zespół, no to będą osiągać dobre cele. No, ja pamiętam pół roku temu, jak przechodziłem do Resoli, to też zagrali naprawdę dobry sparing z nami. Dzisiaj też momentami grali nieźle. My czasem byliśmy w roli biegających, ale też czasem graliśmy piłką, oni przesuwali, więc myślę, że fajnie sparing. Kuba, nie męczymy. Moim Państwa gościem Jakub Wróbel. Dzięki, że byłeś. Dziękuję bardzo.